Niedziela 21 kwietnia, dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 14 kwietnia. W Sulejowie odbył się piknik charytatywny połączony ze zbiórką na leczenie 13-letniej Jagody. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Dziewczyna potrzebuje dość drogiego sprzętu medycznego. Poniedziałek 15 kwietnia. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się powiatowe eliminacje do ogólnopolskiego turnieju wiedzy pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. W eliminacjach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatu piotrkowskiego. Środa 17 kwietnia. Na autostradzie A1 w okolicy Woli Krzysztoporskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów. Zderzenie miało miejsce na pasie w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Ranna została jedna osoba, która została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR. Czwartek, 18 kwietnia. W Piotrkowie Trybunalskim na rynku zebrali się uczniowie piotrkowskich szkół. Wszystko w ramach ogólnopolskiej akcji Niebieskie Igrzyska. Wydarzenie odbyło się pod tytułem Bliżej Autyzmu. Jego celem jest włączenie dzieci z autyzmem do środowisk rówieśniczych oraz propagowanie rzetelnej wiedzy na temat autyzmu i naukowych metod terapeutycznych. Piątek, 19 kwietnia. W Pożarniczym Centrum Historyczno-Edukacyjnym w Wolworzu odbyła się wyjątkowa wystawa fotografii Piotra Wypycha, który znany jest z nietuzinkowego podejścia do tematu zdjęć. Wystawa nosiła tytuł Łódzkie od świtu do zmierzchu i przedstawiała z pozoru zwykłe miejsca naszego województwa. Sobota, 20 kwietnia. Około godziny 21 doszło do pożaru budynków gospodarczych w Kłudzicach. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy z JRG Piotrków, dwa z OSP Przygłów oraz jeden z OSP Kłudzice. Po przybyciu na miejsce i rozpoznaniu sytuacji, na miejsce zostały skierowane dodatkowe siły z OSP Witów, OSP Sulejów oraz drugi zastęp z Kłudzic. W sobotę poznaliśmy zespoły, które zmierzą się w wielkim finale oraz w meczu o trzecie miejsce Siatkarskiej Ligi Szóstek. W finale zmierzą się zespoły GKS Kamieńsk oraz Kombajn. Zaś w meczu o trzecie miejsce czekają nas derby Piotrkowa Trybunalskiego. Mamrot Wilkowyje podejmować będzie drużynę Pasu. Tym samym zespół Mamrota nie obroni tytułu mistrzowskiego. Na dziś to wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.